piękne miejsce. Ma miejsce piękne. Witam, panie Rafale. Witam, panie Artemie. Co to dzisiaj? Ja myślę, że dzisiaj pierwsza część wywiadu mojego sygnalistą afery Geddeku, Rafałem Orłowskim. Afera gruba jak ja. Ja myślę, że afera jest gruba, natomiast powinna zostać wyjaśniona. Pytanie. Przez kogo? Przez nas? Przez prokuraturę. Chyba przez nas. Zobaczymy. Zapraszam na pierwszą część wywiadu. Kiedy gra toczy się o najwyższą stawkę, gramy twardo. Gramy do końca. Wykorzystujemy atuty. Stawiamy na jedną kartę. Wiele poświęcamy. Dużo ryzykujemy. Cóż takie zdanie. Udało się im ciebie zniszczyć. To się dzieje w Polsce. Zrozumcie, żyjemy w państwie fasadowym. W tej samym areszcie, w którym został zamordowany Cygan. Coś mam więcej mówić. Panie Rafale, proszę powiedzieć, kim pan jest, czym się pan zajmuje? Kim jestem? Jestem byłym sportowcem, który uprawiał triatlon, ukończyłem pełnoprawność na Ironmana, robiłem maratony, półmaratony. Do czasu, kiedy wybuchł w 2008 roku kryzys ekonomiczny, wówczas miałem pewnego rodzaju zainwestowane środki w sprzęt sportowy, w buty dla biegaczy, w odżywki. To był okres, kiedy euro bardzo mocno szło w górę i wówczas musiałem zatowarować się na wiosnę. Okazało się, że budżet, który miałem przeznaczony na zakup towaru, no nie wystarczył na to, co chciałem kupić w zakresie kwestii względem kursu euro. I wówczas jako człowiek, który był po techniku ekonomicznym, potem 2 lata studiów, ponieważ przerwałem ze względu na to, że miałem powtórkę z ekonomika i się nudziłem na wykładach, była sytuacja taka, że podjąłem próbę pewnego rodzaju wykonania analizy systemu monetarnego, systemu finansowego świata. Na czym tak naprawdę ten kryzys ekonomiczny, dlaczego on powstał, co było jego przyczyną, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o aferze Geddeku, to afera Geddeku to samą aferą, która była w roku 2008-2009 w Stanach Zjednoczonych. To jest ta sama afera, ponieważ tu i tu były obligacje CDO, czyli tak zwane papiery dłużne, czyli tak zwane obligacje jakby zabezpieczone, różnego rodzaju rekomendowane przez instytucje, podobnie jak było w Stanach, które okazały się tak naprawdę pustką, wydmuszką. Były sprzedawane pustki, wydmuszki. A proszę powiedzieć, w którym momencie pan zasygnalizował o nieprawidłowościach na rynku finansowym? Ja już interesowałem się nieprawidłowościami od 2010 roku. Ponieważ kiedy w Stanach zakazano obligacje CDO, czyli tak zwanych dłużnych, okazało się, że w Polsce nie tylko ich nie zakazano, ale stworzono ich fabrykę. Ponieważ w 2010 roku weszła ustawa, która miała ułatwić podmiotom uzyskiwanie wierzytelności, wyroków, przyspieszyć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, bo na dzień dzisiejszy mamy atak na sędziów, na prokuratorów, ale bądźmy też realistami, ale panie Artionie, pan zajmuje się tematem jednego Geddeku, tak? A jak pan sobie wyobraża, że pan ma takich 2000 spraw? I przeanalizować każde akta, tylko się nie da, tak? Ale zacząłem analizować, o co naprawdę z tym chodzi. W 2010 roku, aby też słuchacze, widzowie widzieli, w 2010 roku weszła ustawa o e-sądach w Lublinie. Kiedy wszyscy mówili o katastrofie smoleńskiej, w 2011 roku, w grudniu, weszła ustawa o deregulacji rynku. Czyli tak zwanych braku kontroli KNF-u nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Jeżeli sobie zwrócimy uwagę na przychody Kruka, Geddeku, innych firm, mamy skoczni Małysza. Przychody wzrostu wolumenu sztucznie. Okazuje się, na moim przykładzie, jestem człowiekiem, który cofnął 4 wyroki sądu w Lublinie. Wyobraźmy sobie sytuację, że siedzi pan z rodziną przy kawie, nagle odstaje pan telefon. Panie Artionie, tutaj komornik Pienko z Warszawy, jest pan winny 2000 zł. Za co? Za T-Mobile. Zastanawiacie się, o co chodzi.
Przecież płacisz rachunek, dalej masz abonament w tym czasie jeszcze w tym mobile. Płacisz rachunki, nagle bierzesz telefon. Dzwonisz do ci mobile. No bo panie Rafale, okazało się, że pan miał telefon stacjonarny i tam było dopłaty 50 zł. Ja mówię, proszę pani, ale ja to dopłacałem w punkcie erze. Jeszcze wtedy była era. No to może jakiś błąd systemu. Okej, temat uci. Wyobraź sobie, że za 2 lata nagle znowu masz telefon z komornikiem. I nagle nie 2000, 6000. I nagle się zastanawiałeś, o co tu chodzi, jaki T-Mobile, tak? Dzwonisz do T-Mobile, oni nic nie wiedzą. Nagle się okazuje, że ten wierzytelność odkupiła firma Bez. Później Kruk. Potem Getback. I zawyżając cały czas wartość wolumenu w górę. Czyli nagle z 50 zł robią się 6 tysięcy. Powiem dalej, firma Bez na przykład, to było podane przez prokuratora niestety, ale pani prokurator ulubieniec obecnego ministra i prokuratora jednocześnie Ziobry, odmówiła przejścia śledztwa w zakresie firmy Bez, która windykowała mnie na wyrok fiktyjny, nieistniejący. No ale wygrał pan, prawda? Jakieś tak, wygrałem, właśnie, ale wygrałem wyroki. Tylko, że sprawa jest jedna rzecz. Oni są na tyle natrętni, że oni psychicznie wykańczają człowieka. Codzienne telefony, nękanie, 2 razy dziennie, 3 razy dziennie, do pracodawców, to. Człowiek przestaje żyć, przestaje egzystować. Dalej, blokada kont, bo to są wyroki sądu. Żeby było śmieszniej, ja wtedy nie znałem się na prawie, tak jak większość ludzi. No mam wyrok, mam zablokowane konto, co dalej, tak? Nie mogę funkcjonować, człowiek traci motywację do pracy, do rozwoju, przestaje trenować, automatycznie kiedy ja przestałem trenować, nawyki żywieniowe zostały, waga poszła w górę. Nagle potem jakieś dziwne akcje, zacząłem szukać odpowiedzi, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I jak odkryłem, że żyjemy w fikcji, totalnej fikcji, którą za chwilę przedstawię, jak ludzie poszkodowani w feedbacku zostali, bo niektórzy kupili nieświadomie, niektórzy w ogóle nawet nie wiedzieli, że znaczy, kupili, w ogóle tak? Kupowali, znaczy w ogóle nie kupowali, tego, tak? Tylko wykreowane fikcyjnych inwestorów. Ale to jeszcze pikuś, bo to nie tylko, że fikcyjnych inwestorów, na fikcyjne aktywa, na nieistniejące aktywa, na zapisy tylko księgowe. Chodzi oczywiście o wykreowanie z konsumentów inwestorów, sztucznie to zrobili, tak? Nie o tym mówię. Mówię o tym, że Getback, tak jak inne firmy, kreują wartość firmy. Fikcyjnie ją napompują. No właśnie tak było w latach 2016-2018. Mamy i raport Najwyższej Izby Kontroli, prawda? Zresztą i śledztwo dalej się toczy w tym głównym wątku Getback, tak? Niech pan powie taką rzecz. W którym momencie pan zawiadomił urzędy i co to były za urzędy, że są nieprawidłowości na tym rynku finansowym związanym z wierzytelnościami? A pana w przykładzie. Nie, trzeciego? Pierwszego. W urodzinie Moniki. 1 marca 2016 roku w rocznicę znaną Polakom, czyli wykrętów. Wyznawałem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Rakowieckiej 2, gdzie informowałem, aby ABW zainteresowało się nieprawidłowości na rynku wierzytelności. Że można tworzyć spółki na spółkę, że wyłudzać dotacje, tworzyć fikcyjnych tożsamości, fikcyjnych inwestorów. Dalej. Można wierzytelnością podnosić kapitały zakładowe spółek, emitować akcje, obligacje. Ja powiem, mam taki pomysł. Jest nas 2, albo inaczej, 4, ja i mój brzuch. Ale zróbmy symulację przykładu wału, który można zrobić w sektorze finansowym, który może będzie pasował do pewnej afery o nazwie Getback. Żeby zrobić aferę na wzór Getback, potrzebujemy niedużo kapitału, żywej gotówki. Ile? Panie Rafale. Potrzebujemy 400 tysięcy złotych. I co pan zrobi z tymi pieniędzmi? Już tłumaczę. Symulując oczywiście, czysto teoretycznie, pokazując sam mechanizm. Pierwsze zajęcie prawa. Na rynku można kupić spółki za 40 tysięcy złotych z obrotami. Gotowe spółeczki, 0-3-5-letnie, z obrotami, ze zdolnością kredytową i tak dalej. Teraz. Żeby podnieść wartość zabezpieczenia kredytu, potrzebujemy aktywów, jakiejś nieruchomości. Więc tworzymy drugą spółkę, która będzie zajmowała się pośrednictwem kredytowym. Oprócz tego rejestrujemy fundację. Szczytna nazwa hospicyjna. Po co?
po to, że ta fundacja będzie werbowała tak zwanych, powiem, informatorów, czyli opiekunów środowiskowych. Pielęgniarki środowiskowe. Które często nie mają żadnego przeszkolenia. Dalej, często pracują na czarno. Nie ma żadnego potwierdzenia, że one pracują. I teraz co one robią? Wyciągają informacje, jaki jest status majątkowy, jakie są relacje rodzinne, jakie stan chorobowy, jakie choroby i tak dalej. Teraz idziemy dalej. Często do tego mechanizmu idziemy sobie na jakąś tam imprezę typu Business Club, jakąś taką imprezę jakiegoś regionu pomorskiego, warszawskiego, regionu biznesu, jakieś wiktory i tak dalej, nagrody, po to, żeby łapać kontakty z lekarzami, naukowcami, dziennikarzami, politykami, prokuratorami, sędziami i tak dalej. Po to, żeby mieć ich kontakty. Dlaczego? Bo prokurator, sędzia to też jest człowiek. Polityk też jest człowiek, tak? Ma swoje słabości. Można je nagrać. Ale idziemy dalej. Żadną politykę ale, nie jest. Ale idziemy dalej. To jest też odpowiedź dla wszystkich słuchających. No tak, to jest twoja wizja. Wizja tego wszystkiego. Uznajmy, że to jest wizja. No twoje spojrzenie, tak? Twoje spojrzenie poparte doświadczeniem życiowym. Ale idziemy dalej, tak? Prosty przykład, żeby uświadomić, o co chodzi. Na przykładzie. Szkoła prokuratorska organizowała przetarg na organizację imprezy w Warszawie. Wygrał to hotel, który dzisiaj już nie istnieje. W pewnym etapie tego, tej imprezy do członków zarządu weszła pewna spółka. Musimy wiedzieć, że wszystkie hotele, restauracje są na podpuchach. Wszystkie. Wszędzie są mikrokamery, może o co po tym wie. No zaszło się komunistyczne. To tam się przydają. Teraz na przykładowo nie wiem. Sytuacja jest taka, jak można manipulować władzą, ustawami, lobbować, hamować pewne rzeczy i tak dalej. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, zbliżają się wybory. I na przykład udało się nam jako grupie przestępczej, bo to jest grupa przestępcza, która działa w rynku finansowym, która właśnie tworzy te fundacje konstytucyjne po to, tak jak wrócimy jeszcze do tego wątku, żeby wyciągnąć informacje, po to, żeby tym osobom na przykładowo manipulować na przykład dokumentacją medyczną. Tak jak ja na przykład miałem diagnozę, człowiek, który ukończył Ironmana, że ja umieram. W 2016 roku dostałem diagnozę, że umieram. Że mam dysplazję sercowej szyjnej, że mogę sprawdzić tego ludzi dostać udaru w lewej stronki, że maksymalnie dożyć do 40. Okazało się później, że to był wał. Chodziło o to, żebym ja się załamał, żebym sobie popełnił samobójstwo, tak jak to niektórzy rzekomi. Tak jak na przykładowo cygan pod kotem się na płasko się powiesił. Sprytny. Albo Tomasz i Miro, prezes giełdy kryptowalut, powiązany osobami występującą w aferze GetBacku, który był tak wysportowany, że sobie strzelił w tył głowy, a prokuratora uznała, że to samobójstwo. No ale skupmy się może na... Wracamy do tematu. Tak, bo to jest, wiesz, no, bardziej skupmy chodzi się też na o to, żeby ludzie widzieli, no, ten mechanizm, żyją, tak, tak, że to wszystko, prawda, właśnie może zmierzam, być wykreowane, tak, celowo, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od konsumentów. Nie tylko, ale też tworzy sobie bufor bezpieczeństwa. Budujemy na to na przykład, jeżeli na jakiejś imprezie, przykładowo nagram pana, że jest pan w dziwnych okolicznościach, które mogą być przez opinię społeczną w sposób niezbyt, można powiedzieć, taki nie do przyswojenia. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mam kwitę na przykład na prezesie Czpanie. Albo dalej, te spółki, które tworzymy, zaczynają finansować kampanię. Ale jest jeden motyw, bo w polskim prawie wyborczym można finansować partię do pewnego poziomu. Więc jak to trzeba zrobić, żeby to finansować? Trzeba porobić ponad 20, 300, 400 spółek. A, chodzi pan o to, żeby każda spółka wtedy, prawda, jednorazowo... Rozproszenie finansów. I teraz w tym momencie mamy wpływ na decyzyjność partii. I na przykład mówimy, panie prezesie, damy na kampanię, jeżeli pan Ardian zostanie ministrem sprawiedliwości.
Rafał, skupmy się na... Ja tylko wytłumaczę, wiesz... Znaczy ja wiem, że no, pokazuje ale... pan te przykłady, prawda? Ja pokazuję przykłady, no nie, no, ja mówię ci, jak ja bym tą aferę rozkręcił. Ale wiesz, no, dalej. Ale to przejdźmy może do afery GetBack. Dobra, prosty no przykład, i... chociażby nawet były prezes GetBacka, Konrad Ta, no to z tego, co media piszą, to tam finansował jakieś dzienniki, tam próbował finansować, czyli on dokładnie próbował, prawda, gdzieś tak, tam, prawda, tak, wejść. Wpływy, z jakim skutkiem to już nie samemu jemu wiadomo, natomiast bez, nie jest nasza sprawa. Bez umocowania u góry, bez haków na władzę, afery GetBacku byłby nie było. Bo teraz zadajmy sobie pytanie, jakim cudem 2016 rok UOKiK wchodzi z kontrolą do GetBacku? W 16 czy w 17? W 16. Ale to związane z nieprawidłowościami na rynku wierzytelności, tak, czy emisją obligacji? Nie, nie rynku finansowym. Plus to chodziło o tego departament, tam jakiś tam rzecznik konsumentów, czy coś a, tam. A, rzecznik praw zadłużonych, coś takiego. Dokładnie. Tak, okej, rozumiem. Czyli związane z windykacją, żebyśmy tak, windykacją, jak również wartością wolumenu, bo jeżeli oni wykryli wierzytelności na Ludwika XVI, to trzeba ze spadkobierców chyba się zgłosić. Ale wracamy do tematu. Jak afera GetBacku mogła powstać podczas kontroli UOKiK? Emitował, cały czas emitował. I teraz wracamy do tego, co do tego nawiązuje. Bez haków na polityków, na urzędników nie byłoby afery GetBacku. Znaczy ja tego nie wiem, wiesz, bo ja to w ogóle absolutnie nie mamy jestem politykiem. Mamy przykład kwestii, dlaczego ojciec świętej pamięci Mateusza Morawieckiego premiera zaangażował się w temat GetBacku. Przypadek? W takich strefach nie ma przypadków. Zdobądź numer do, nie wiem, do Morawieckiego, do ministra Ziobry. Jakim cudem Konkolewski, który siedzi w areszcie, tak? No w tej chwili tak. I dlaczego nikt tego nie weryfikował? Na podstawie jakiego umocowania on zapewniał premiera o tym, że jeżeli państwo pomoże GetBackowi, to Abrich Capital nie będzie się rozszerzał. No mówi pan w tej chwili o tych listach, tak? Tak. Które były tam kierowane do... I teraz do czego zmierzam? Skąd się wzięła afera GetBacku? Afera GetBacku nie wzięła się z kosmosu. A w twojej ocenie? W mojej ocenie. Ona się wzięła, teraz analizując wszystko, co było, z planu. Ale podejrzewam, że ta afera miała być dużo później. Mieli jeszcze więcej wyciągnąć lasy. A tak naprawdę wybuchła wtedy, kiedy ja zacząłem dokładać do Ministerstwa Finansów, przepraszam, kwity na Abrich Capital. Na Abrich Capital. Chodziło o kredyt inkasso. I dokładnie chodziło o aferę NES Banku. Wtedy FM Banku. Zgodnie z raportami finansowymi, to jest publikowane na stronie kredyt inkasso. FM Bank udzielał kredytu zabezpieczonego długami, który za to pokolenie długów. Proszę przykład. Ma pan wyrok prawomocny na 500 tysięcy złotych. To idzie pan do kredytu banku. Udzielą kredytu za zabezpieczonego wierzytelności? No nie. A tu udzielają. Więc teraz zadajmy sobie pytanie. Po co GetBack emitował obligacje? To chciał wyciągnąć najwięcej pieniędzy. Ale zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Jeżeli GetBack na zakup wierzytelności dostawał kredyty, skoro miał taką ściągalność, to po co emitował obligacje? No ja uważam, znaczy moim zdaniem jest to, że no jeżeli to była tak świetna firma, to dlaczego oni nie finansowali swoje własne projekty nie z pieniędzy, z przychodu, tak? Odkładając, prawda, z działalności biznesowej. Bo nie mogli. No według pana dlaczego? Wytłumaczę dlaczego. Bo dlaczego afera GetBacku do dzisiejszego nie została wyjaśniona? Dlaczego właściciele podmiotów nie zostali do niej dzisiejszego przesłuchani? Dlaczego cały czas jest to na patelni? Odpowiedź jest prosta, bo ma zasłonić coś zupełnie innego, dużo większego. Afera GetBacku według mnie ma zasłonić dużo większą aferę finansową w Polsce, o której mało który przedsiębiorca wie, że jest. I to nie chodzi o kredyty bankowe. I co ma pan na myśli? JPK. Mieliśmy mówić o aferze GetBacku, a nie... Mówimy o aferze GetBacku. Mówimy cały czas o aferze GetBacku. Gdzie trafiają pliki JPK? Do ministerstwa. Nie.
Na serwery amerykańskie. Nie, no docelowo do Ministerstwa Finansów. Nie. Do kasy. Nie. No jak nie, a informacja? Trafiają na serwery, na chmurę, Azure, tego, serwery amerykańskie, Microsoftu. Stany Zjednoczone wiedzą wszystko po wymiotach, o obrotach, o ten i tak dalej. I wiedzą w tym momencie też, gdzie jest kasa GetBacku. To jest pytanie, dlaczego milczą? No to jest dobre pytanie, ponieważ no, prokuratura w tej chwili no, zabezpieczała i również obecnie zabezpiecza ten majątek osobisty należący do sprawców, natomiast nie poszła za pieniędzmi, nie poszła za tych korzyści, za środkach wyłudzonych, tak? Czyli tych środków, które były przenoszone po kontach. Dlaczego oficjalnego komunikata nie ma prokuratury? Mnie to zastanawia. Gdzie jest ponad 2,5 miliardy? Właśnie. Kto ma te pieniądze? Dobrze. Wiemy, że było pozoracja zapisu, kreowanie, wyłudzenie, sfałszowanie formularzy nabycia, działalność bez uprawnień i tak dalej. No dobrze. Są zarzuty, prokuratura zabezpieczyła majątek osobisty sprawców, ale stop, sekundkę, to jest majątek jego osobisty. A gdzie są środki, które on wyłudził, przelał na konto spółek i u kogo finalnie te środki się znajdują? Do dzisiaj nie ma odpowiedzi oficjalnej. Ja myślę, że śledztwo ustaliło, tylko no, gdzie jest kasa? 9 tysięcy rodzin pokrzywdzonych, gdzie jest kasa? Odpowiedzi są dwie. Dlaczego nie jest zabezpieczona do dnia dzisiejszego? Odpowiedzi są dwie. A kto emitował obligacje GetBacku? Emitował? Czy? Był pewnego rodzaju głównym takim prekursorem, nadzorcą. Hajton Bank, tak? A to Hajton Bank jeszcze emitował? Obligacje Skarbu Państwa na rynek chiński. Dlaczego ostatnio w doniesieniach prasowych informacja, że zyski Hajton Banku wzrosły 2,5 miliarda? Nie no, okej, okay, to jest pana teoria, prawda? To są teorie, ale dlaczego są te teorie? Bo nikt tego nie patrzy, nikt tego nie weryfikuje. Tu teraz zadam pytanie jeszcze jedno. Polska podpisała porozumienie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy terroryzmowych. Jest powołany GIF. Nie będziemy mówili, kto w tym czasie był prezesem. To zadam jedno pytanie. Skoro tak się kreuje na uczciwego człowieka, męża stanu, dlaczego nie informował o nieprawidłowościach przelewu? A przypomnijmy, że przelewy w bankach były wykonane pod wpływem błędu, dlatego że sprawcom, czy tych osób, które mają dzisiaj zarzuty postawione, im zależało, żeby te środki, które się znajdowały na normalnych rachunkach w banku, po prostu wyszły. Oczywiście, żeby z tych środków zrobić, pozorując ten zapis, mówimy o na przykładzie jednego banku, nazwę nie będziemy wymieniać, ale ja mówię na tym konkretnym przykładzie, który mi jest najbardziej znany, żeby sztucznie wykreować, stworzyć inwestora, sfałszować ten formularz zapisu, a są zarzuty prokuratorskie i zrobić tak, żeby środki finansowe z rachunku wyszły. Oczywiście wprowadzając tego konsumenta w błąd, że to inwestycja bezpieczna i tak dalej, że jesteśmy w banku i temu podobne. Czyli oni, można tak powiedzieć, konwertowali środki znajdujące Dobra. Się na rachunkach bankowych, objęte bankowym funduszem gwarancyjnym w ich tym oszukańczym procederze, slogany, który oni używali, to jest bezpieczna inwestycja bankowa. Klient miał wcześniej, bankier no, zdobywał to zaufanie u klienta. Klient oczywiście, no, jest, bo wchodzi do banku, a nie gdzieś tam powiedzmy do jakiejś firmy i tak dalej. I w wyniku kompleksu tych działań, manipulacji i tak dalej, środki wychodzą, czyli no, przelew wykonany pod wpływem błędu. Środki wychodzą i idą dalej, przechodzą przez różne firmy. Tu prokuratura stawia zarzuty, majątek osobisty zabezpieczony. Jeżeli mając na uwadze wszystkich 9 tysięcy osób pokrzywdzonych, no to tego majątku oczywiście może nie starczyć dla wszystkich 9 tysięcy osób, tak? Jeżeli mówimy o odzyskaniu całości środków, więc no, pytanie... Całość się zapomni. No, okej, okay, no, ja natomiast to jest zrozumiałe. Natomiast że widzowie będą wracali, że zaczął mówić o tej kreacji GetBacku, tak, a nie skończył. Więc ja uważam, że do tego wrócimy, bo cały czas się pojawia wątek, gdzie są pieniądze. No oczywiście, no bo nie ma oficjalnego komunikatu prokuratury, a powinna było to ustalić. Kto ma pieniądze należące do 9 tysięcy osób pokrzywdzonych? Pod warunkiem, że wiemy, że są zarzuty, czyli środki finansowe utracone w wyniku nieuprawnionych działań i bezprawia, bo są zarzuty prokuratorskie i tak dalej. No to gdzie jest ta kasa, która była przenoszona? A ja zadam pytanie. Najpierw pokażę mechanizm i teraz tak. To będzie pytanie do prokuratury. Nie będę mówił, czy to jest 100% pewność, prawda, półprawda,
tylko sugestia. Jeżeli prokuratorzy będą to oglądali, będą zadawali sobie pytanie, skąd Orłowski to może wiedzieć? Ale ja nic nie sugeruję. Wracamy do naszej kreacji. Mamy 400 tysięcy złotych, kupujemy spółkę z obrotami, rejestrujemy fundację hospicyjną, rejestrujemy spółkę jako doradca podatkowego, spółkę windykacyjną i spółkę marketingową, którego rodzaju zajmuje się... Która będzie napędzaniem promocja, reklama, jaki to świetny produkt i tak dalej, tak? To jest pikuś, to jest pikuś. To jest pikuś. Sprawa jest teraz taka, że te spółki, co mamy te spółki, co dalej? Sprawa jest taka, że mają spółkę z obrotami, żeby uzyskać te kredyty, tak? Czego to potrzebujemy? Potrzebujemy zabezpieczenia. Więc udzielamy na przykład pani Koźmińskiej albo pani jakiejś kroci, tak? Kredyt zabezpieczony jej mieszkaniem. W tym momencie nasza firma windykacyjna przejmuje tą nieruchomość, bo ta pani jest albo śmiertelna na przykład nie wiem, ma nadciśnienie, zadaje się leki na zbicie ciśnienia, na zwiększenie ciśnienia, na przykład na podniesienie, po to, żeby nam kubitka wykitowała, tak? I teraz co się dzieje dalej? To nieruchomość, nasza firma windykacyjna, tak? Wnosi aportem do tej drugiej spółki, gdzie uzyskuje udziały. W momencie mamy zabezpieczenie i mamy wyłudzenie kredytu. Spółka nagle tworzy kilka spółek córek, które zaczynają startować do przetargu, nie płacą podwykonawcom, sprawy idą do sądu, dzięki temu adwokaci mają robotę, więc kupujemy sobie lojalność adwokatów, nawet jak zgłosi się do jakiegoś adwokata, to będzie chciał się pomóc, tak żeby nie pomóc. Teraz idziemy dalej. Kolejna sprawa. To jest rynek, sprawa rynku. Dziki zachód. Na rynku nieregulowanym idziemy dalej. Kolejna sprawa. Robimy przy tym spółkę tak zwaną innowacyjną. Szukamy jakiegoś modela, tak jak milioner to sprzedawał środki do wybielania zębów i tak dalej, tak? Na przykład jakiegoś youtubera, jakiegoś blogera, którego napełniamy, pokazujemy, że on jest boski, niesamowity, tak? Że wchodzi na giełdę. Przepraszam, youtubera nie będę mówił, bo za chwilę będę miał od pewnej grupy youtuberów do tego, że jakieś podteksty robię, nie. To nie do was, żeby nie było. Ale kreujemy wizerunek uczciwości, transparentności, wiesz, bierzemy samochody z wypożyczalni, wiesz, jakieś Ferrari, Bogaty i tak dalej, po to, żeby pokazać luksus, wiesz, że firma jest prężna, wiesz, że na przykład zarejestrowany w jakimś kosku ruchu, na przykład nie, na brzegach miasta. Ale wiesz, biuro tymczasowe, jakieś wynajęte i tak dalej, nie? Adres Warszawa, wiesz. Chodzi na giełdę ta spółka, emituje akcje. Obligacje, serie A, B, C i tak dalej. I nagle upada. I tu powinna wchodzić prokuratura w tym momencie. Nie, bo robi upadek z własnego wniosku. Dlaczego? Bo kontrahent nie zapłacił. A kto będzie badał, że to nasza była spółka? Ludzie tracą kasę, majątki, ryzyko inwestycyjne, ryzyko biznesowe. Celowo robione z ludzi, celowo robią inwestorów. Pomimo tego, że inwestorami nie są. Ogólnie sprawa jest taka, że próbujemy rozwinąć firmę detektywistyczną, która zajmuje się monitorowaniem przestępstw gospodarczych w sieci, jak i również na przetargach państwowych, co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. Niestety urzędnicy dokładnie wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje strefa przekrętów finansowych, wałów finansowych i tak naprawdę robią wszystko, żeby ich nie wykryć. Co chwilę w mediach słyszymy, aresztowano to, rozbito grupę, a jeszcze nie słyszałem ani jednego procesu, ani jednego aktu skarżenia. Nie to dziwne? Propaganda sukcesu? A może w końcu, panie Artionie, pokażemy ludziom prawdę? Pokażemy ludziom prawdę. Może w końcu widzowie zrozumieją, w jakiej rzeczywistości racjonalnej żyją. Ja nie potrafię się do takiej rzeczywistości odnaleźć. Dlaczego? Bo bym musiał kraść, żeby przetrwać. Żeby przeżyć w tej rzeczywistości, trzeba robić wały. Trzeba przekupować prokuratorów,
sędziów, urzędników. No bo jak inaczej pan wytłumaczy to, że w grudniu 2016 roku Łokich z Lublina chodzi do GetBacku, wykrywa nieprawidłowości. W lipcu 2017 roku GetBack przyjmuje GB, wchodzi na giełdę, wybucha afera, a 8 dni później Łokich nakłada karę. Jak pan to logicznie wytłumaczy? Afera pod nadzorem Łokich. A kiedy pan pierwszy raz zasygnalizował o nieprawidłowościach na rynku finansowym? I proszę opowiedzieć też o przykładzie tych wierzytelności istniejących. Pana oczywiście konkretnym przypadku. Wie pan co, ja takich rzutów, można powiedzieć, takich informacji, co robicie, nic nie robicie, było kilkanaście. Kiedy to było? 2016, 2017. 2014, 13, 12, 11. Jak pan został potraktowany? Ktoś w ogóle zbliżył na to? Jako szołom. Wie pan, jakie to jest dziwne uczucie? Jak człowiek, który chce żyć uczciwie, jest traktowany jak debil? Bo nie kradnie? Bo nie umie lansować się nowym Bentleyem? Bo zabrał małej dziewczynce kasę na lekarstwo. Czy pan jakieś uczucie? Jak pana traktują jak debila? Mimo, że jest pan programistą, tworzy pan własne algorytmy, skrypty? Stworzył pan nowy mechanizm walutowy? Opowiem panu historię. Na szkoleniu Polskiej Agencji Prasowej dla dziennikarzy ekonomistów, gdzie mam dyplom tego ukończenia, a zadałem doktorowi ekonomii, przepraszam, pytanie. Zadałem panu doktorowi ekonomii pytanie na papierosie. Co by się stało, gdyby ktoś na świecie wprowadził system walutowy oparty o kondycję gospodarczą świata? Panie Rafale, bank centralny chce to wprowadzić. Wie pan, kto stworzył algorytm? Wiem, panie Rafale, i pan się jeszcze tym nie chwali. Jestem dojeżdżony przez 10 lat za to, że to odkryłem. Panie Rafale, a proszę opowiedzieć o tych wierzytelnościach, gdzie była podjęta próba windykacji pana przez, nie wiem, komorników, tak? A, ale jak mechanizm działa, tak, czy... Mechanizm, jak mechanizm, na pana przykładzie. Przykład, proszę pana. Sytuacja jest taka, że zmienia pan adres meldunku. Ja dokonam panu sprawę w sądzie w Lublinie, że pan mieli z winy 100 tysięcy złotych. Korespondencja trafia na nieaktualny adres. Następuje uprawomocnienie wyroku. Ja zaczynam komunikat panu na górę. Jest pan mi winny 100 tysięcy złotych. Tak. Zajęcie komornicze. Eksmisja z domu. A pan nie ma siły się bronić. Bo nie ma pan kasy na adwokata. Ja panu wszystko zabrałem. No ale udało się panu wygrać. Sporo to nie były mniejsze kwoty, ale tylko panu pokazuje mechanizm. Tylko wie pan, codzienne telefony, nękanie, fikcyjne wierzytelności. Ja jestem psychicznym wrakiem. Mnie zniszczono. I obiecałem sobie jedną rzecz. I we wtorek będę miał pierwszą próbę starcia. To, co obiecałem panu Tomaszowi, pewnemu przypadkowym spotkaniu. Puszczę was bez gaci, a każdą złotówkę, którą ukradliście w aferze GetBacku, przyniesie się w zębach na zapty. Bo my wiemy, że Jarłowski nie jest sam. Ostatnia afera Credit Suisse, US HSBC, UBS, to początek. Jestem ciekawy, w jaki sposób oszuści, którzy wyłudzili kasę z GetBacku w lipcu tego roku, udokumentują źródło pochodzenia kapitału na zakup nieruchomości, majątki, które są ubezpieczone, ponieważ będzie kontrola AML w zakresie przeciwdziałania międzynarodowej pralni. Już nie będzie można kraść. Jak wy będziecie żyć? Jak wy będziecie tylko kraść? Świat się zmienia. Jeżeli prawnik Trumpa
dostał zakaz wykonywania zawodu. Miliardy. Jeżeli teraz mamy więcej samobójstw bankierów, to chyba idzie zmiana. Oszukali mnie tych ludzi. Ostatnio też tu Mercedesa. Dlaczego nie zastosowali swojego patentu, który ukradli Polakowi? I z tego powodu jest zadyma na tym rynku finansowym. Bo byli chciwi. Ja powiem panu taki przykład. Kilka dni temu było posiedzenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To dotyczy tego wątku karnego GetBack, tak? Tam była podjęta kolejna próba, żeby zmienić sposób i zakres zabezpieczeń majątkowych, żeby no w końcu prokuratura nie tylko zaczęła zabezpieczać majątki osobiste, a również żeby poszła za pieniędzmi, zabezpieczyła korzyści, czyli kwoty przenoszone z konta na konto, no żeby w końcu zajęła te pieniądze. I osoba, która ma zarzuty, to jest była członek zarządu jednego z banków, po wyjściu z sali rozpraw, na moje pytanie, czy pani przeprosi obecnie zgromadzonych tutaj osób pokrzywdzonych, czy no konsumentów, klientów banku, tak? Ona powiedziała nie. No ona nie mogła powiedzieć tak, bo by się przyznała do winy. No ale to pokazuje po prostu realia. Nie, to pokazuje to, że ona wie, że oszukała, tylko że ona nie może przyznać do winy. Bo to będzie, że to wszystko na nią. Bo też to nie tak do końca, panie Artur. To nie jest tak do końca. Powiem panu tak. Problem, który jest, to nie jest wina tej pani, to nie jest wina Czarneckiego, to nie jest wina innych, Konkola i tak dalej. To jest wina systemu, który umożliwia takie bały. Co jeżeli, to jest jak hazard. Jak pan raz ukradnie, pana nie złapią, to pan drugi raz ukradnie. Trzeci, czwarty. Jak ma pan więcej ukradzionych, to pan się wykupi. Konkolo jeszcze dostanie odszkodowanie za przedłużony areszt. Od Skarbu Państwa. Dlatego najważniejsze, proszę pana, jest ukrzyżować im plany. Zastanawiające jest, panie Konkur, co będzie, jak ktoś złoży wniosek o zakaz wykonywania działalności gospodarczej. Powiem dalej. Co będzie, jak ktoś się wkurzy i ujawni coś dużo większego? Chcieliście mieć swoich detektywów? Żeby śledzić ludzi, ich majątki, zbierać kwity na prokuratorów, sędziów. Dlatego robiliście imprezy dla polityków. Zastanawiam się, jest, co się stanie, jak Abris Capital na przykład założy panu sprawę karną o odszkodowanie za bezpodstawne działanie w imieniu APIS. Chyba, że miał pan pełnomocnictwo do występowania z listem do pana premiera. Jeżeli pan miał, to rodzi się inne pytanie. Co dalej? Czego prokuratorzy się boją? Znaczy, ja powiem tak, oczywiście to jest pana zdanie, pana opinia, pana widzenia, natomiast ja powiem tak, no dla mnie w ogóle jest szokujące, że prokuratura, mając wszelkie narzędzia, ja uważam, że prokuratura wie, gdzie są pieniądze, wyłudzone, nie wiem, przebrane, przerzucone po kontach, tylko nie zajęła tych środków. Nie, bo się na tym nie znają. Afera GetBacku do wyjaśnienia byłaby prosta. Pierwsza zanita sprawa. Badania psychiatryczne członków zarządu. Dalej. Weryfikacja, czy w innych spółkach przed GetBackiem nie robili też przekrętu finansowego. Zakaz wykonywania działalności gospodarczej. A kolejna najważniejsza sprawa. Unieważnienie wszystkich transakcji. Nie, gdzie poszły pieniądze? To nie mają wrócić. No tak, ale ja mówię, gdzie poszły pieniądze, żeby tam dokonać, zająć tych środków, żeby prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Unieważnienie umowy, to się zwrócić środków.
No ale prokurator powinien, ja uważam, coś robić w tym kierunku. Nie tylko zabezpieczamy majątki osobiste, który może być różny, tylko idzie... Panie, tak na logikę dla mnie, tak? Pozwolę sobie przeczytać. Idzie... Pozwolę sobie coś przeczytać. Po przelewach i zabezpiecza te środki do wysokości kwoty wyłudzonej, to wszystko. Pozwolę sobie panu coś przeczytać. Leci jak to skarżenie do sądu, wniosek o naprawienie szkody, mamy zabezpieczone i już, no i osoba odzyskuje w całości tyle, ile wyłudzono od niej kasy. I to wszystko. Coś panu przeczytać. Przeczytam panu, co myśmy zrobiliśmy. Euro Public Procuration Office. Do wiadomości prokuratora krajowa oraz Komisja Praw Człowieka i Praworządności. Zawiadomienie o przestępstwie transgranicznym. Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego UE 2018/1673 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawa karnych wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec prokuratorów prokuratora okręgowej w Gdańsku z uwagi na udział w zorganizowanej grupie przestępczej umożliwiającej pranie brudnych pieniędzy oraz celowe narażenie podmiotów europejskich na straty finansowe. Uzasadnienie. Jako prywatna firma detektywistyczna z wpisem do MSWiA o numerze RD58/2019 prowadzące własne śledztwa w zakresie przestępstw zawartych w dyrektywie Unii Europejskiej z dnia 23 października 2018 roku powiadomiłam prokuraturę rejonową Gdańsk-Gdańsku oraz prokuratora nadzorującego postępowania przygotowawcze, to jest pan Zbigniewa Sulewskiego, o czynach wypełniających artykuł 300 KK oraz artykuł 299 KK. Mimo przedstawionych dowodów, w tym danych rejestrowych spółki aukcji GmbH w Berlinie, które zarządy wykazane są osoby Mariusz K., prowadzone postępowanie o zakaz wykonywania działalności gospodarczej. Kolejnym dowodem wskazującym w zakresie pana K. na celowe ukrywanie przestępstw transgranicznych przez prokuratorów jest wszczęte dochodzenie skarbowe z mojego wniosku, czyli z wniosku pani Moniki Gór, co byście widzieli, z uwagi na ukrywanie podstawy opodatkowania wyprowadzonej z naruszeniem kodeksu spółek prawa handlowego kwoty przekraczające 1 000 000 zł. Mimo iż prokuratura podejmowała kroki prawne, aby obronić sprawców przed odpowiedzialnością. Pan Damian J., obywatel prawdopodobnie Austrii, okoliczność z dużym prawdopodobieństwem nie została zweryfikowana przez prokuraturę, obecnie ma zakaz działalności gospodarczej w Polsce. Z uwagi na wskazane okoliczności oraz umarzanie celowo bez rozpatrywania wniosków dowodowych prowadzonych postępowań przygotowawczych pod nadzorem prokuratora okręgowego w Gdańsku w sprawie o sygnaturze wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego okoliczności celowych zaniechań polskich prokuratorów, którzy swymi zaniechaniami wykazują wypełnienie artykułu 258 KK poprzez skrycie przestępstw transgranicznych. Parę takich śmiesznych anegdot z mojego życia, nie? Pierwsza anegdota to była taka ciekawa, kiedy poznałem tak zwanych ludzi z Trójmiasta, z Układu Trójmiejskiego. Przyjechał kiedyś taki Mareczek, potem była afera Kas Pomorskich. Miałem dla nich robić stronę internetową. Ich interesowało tylko jedną rzecz, dowody osobiste. Oni po prostu, wiesz, robili lewe dowody, wiesz, lewe kredyty i tak dalej. Poznałem też dyrektora Polbanku, który sprzedał tego samego, że kupił tego samego dnia kamienicę, która była 3 razy sprzedana tego samego dnia. Ale najbardziej śmieszna taka anegdotka, słuchaj, to była tak. Dzwonię kiedyś do kumpla, świętej pamięci obecnie, Zbyszek Romek, chyba mecenas w Gdańsku. Mówię, Zbyszek, słuchaj, mam kupca na mieszkanie w Gdańsku, nie? No Rafał, mam mieszkanie za 50 tysięcy, nie? No jak, w Gdańsku za 50 tysięcy? No mam, nie? A kiedy można jej zobaczyć? Poczekaj, bo jeszcze właściciel żyje.